Dzień dobry. Nagram wieczorem. Gorąco jest bardzo w domu. A mieliśmy dzisiaj widzów. Też serdecznie pozdrawiam. Jaka ładna kobieta. Na pamiątkę dałem muszelkę. I zrobiła zdjęcia. Tam kupili zakupy. No i chłopaka twojego też pozdrawiam z Elbląga. A ta kobieta pracuje w Gdańsku, jest kasjerką. Teraz zawiózł ją do domu. Serdecznie pozdrawiam. Byli bardzo zadowoleni na podwórku. Ja nic nie nagrywałem. Podwórku. Jacek nagrywał. A mam do tego no fana, do twojego chłopaka mam numer. No dzisiaj rozmawiałem. Powiedział właśnie, że zawiózł do Giżyckę. No tak to jest właśnie. Widzicie, jak to jest. No mam kochanie. Czy ty naprawdę mi kochasz? Ja nie wiem. Tak to właśnie jest. Nie odzywasz się. To nie kochasz mnie. To chyba coś jest nie tak. O, się napiję. Kole. Słyszycie, jak to jest prawdziwy Polak. Sami widzicie. Wreszcie ta kobieta się znajdzie, która będzie chciała i pizzę. A to postawił tą pizzę. Dziękuję za pizzę. Ktoś kupił. No co jeszcze mogę powiedzieć? No niby mam dziewczynę, niby mam przyjaciółkę, ale ogólnie tyle czasu, przepraszam, nie widziałam na oczy. Czy to jest fajk jakiś, czy co, to ja nie wiem. Wreszcie się znajdzie ta osoba. Muszę poprawić. Spada. O. Która naprawdę się zainteresuje mną. Czy tylko wy to ogółem specjalnie robicie, żeby mnie rozśmieszyć. Kurzyć, jak to się mówi. Wszystko jest w porządku tutaj u mnie. Nic nie ma tutaj. A wreszcie znajdzie się ta osoba, która przyjedzie mnie, zabierze stąd na zawsze. Bo to już 6, 7. A 18 to nie wiadomo, czy 18. Nikt się nie odzywa. A widzieliście sami,
Jak ja lajta robiłem, co Krzysztof, jak obrażał mnie, jak innych obrażę. No ja tutaj już mam dosyć. Mi tu ogółem nie pasuje już mieszkać. Nie chce mi się tutaj mieszkać. Po prostu ja chcę zamieszkać z kobietą, która będzie mnie szanowała, którą ja będę kobietę też szanował. Bombaska zrobię, rodzinę założymy i po prostu będziemy razem żyli. I a weekend sobie rozmawiali, herbatkę, śniadanko, obiad, kolacja. To takie właśnie życie. To widzicie, jak to jest. Co jeszcze mogę powiedzieć? Ogólnie smutno mi jest. Ja jutro nie będę nagrywał żadnych filmów. Ja muszę od tego wszystkiego odpocząć. Od tego Krzyśka. Bo to widzicie, tu się nie daje normalnie nagrywać. To widzicie, o, Rafał. Wszyscy będą nagrywać, bo bramkę teraz robią. Będą robić. Zapchali bramkę. Bramą. Jutro na obiad pójdę. Pójdę na spacer sobie. Muszę odpocząć. Od tego wszystkiego. Już nie chce mi się ugłem. To widzicie, lajta robiłem. No, ponad 500 zł. Ale co z tego? Widzieliście. Ale ugłem szybko. Krótki był. Light. Dobry do parę złotych. Sami widzicie, jak to jest. Temu ja muszę wyprowadzić się i znaleźć osobę, która zaufa mi, kobieta. I będę nagrywał, a nie non stop tutaj nagrywać. No miłego weekendu, kochanie moje.